Witam się na zewnątrz. Dzisiaj taki lekko pochmurny, deszczowy dzień. Pokażę Wam, widzicie, już mam truskawki, są całkowicie ogarnięte. Pomiędzy tymi deszczami udało mi się ogarnąć całość. Tutaj z tej strony widać te stare, które i tak pójdą do likwidacji, bo myślę w tamtą stronę, gdzie tam widać za truskawkami zielone, to tam wiadomo, ogród będzie trochę się zachwaściło, ale to wszystko się, wiecie, ogarnie po świętach majowych chlebogryzałką i będzie. Nie wiem, kiedy Wam ten film po prostu wstawię, bo mam jakąś taką, powiem Wam, trochę kolejkę, ale nagrywam, skoro mam po prostu chwilę czasu. I tutaj wyglądają tak truskawki. Tutaj zaraz przyjdziemy do inspektu. Ja go będę dopiero rozkrywać. I jak ja go tutaj nakrywam, Wam pokażę. Mam tutaj tak, widać jedną warstwę folii. Mam drugą warstwę folii. I mam jeszcze pod spodem agrowłókninę. I dopiero w środku są te moje roślinki, już powschodziły kapusty, zaraz Wam też pokażę. Na chwilę się rozłączę, bo mi będzie jedną ręką źle po prostu odkryć i odkryję inspekt i pokażę Wam, co się znajduje w środku, bo pewnie jesteście ciekawi. Folia już zdjęta, po części już otworzyłam, zaraz Wam pokażę, potem zasłonię tą pierwszą część i będziemy patrzeć, co znajduje się po drugiej części inspektu. Tutaj są ogórki, tutaj się jeszcze nic nie dzieje. Tutaj mam przepikowane wczoraj pomidorki, a donis, które tu wstawiłam, także wyglądają tak. Tutaj w dalszym ciągu ogórki, tutaj są przepikowane bakłażany, urosło masę. Tutaj widać ten po prostu seler, tam również ogórki, jeszcze się nic nie dzieje. Tutaj w dwóch doniczkach cebuje podkiełkowywane ogórki, dwa pudełka ogórka szklarniowego. Tutaj się znajdują arbuzy. To sobie ją posegregowałam, te, które nie wzeszły, widać tutaj, ale tam się coś w środku dzieje. Nie wiem, czy kamera to po prostu odzwierciedli, ale widać, że tam jakieś kiełki się znajdują, bo rozgrzebywałam i po prostu ten i melona. Tutaj chyba coś się dzieje. O, zaraz, czekajcie. O, tutaj widać. One były jeszcze, jak były te przymrozki, tutaj włókniną nakrywane w środku, ale teraz nadają fajnie ciepło. I z tych, co tutaj wzeszły, prezentują się w ten sposób. Fajnie, ładnie wyglądają. Pewnie koleżanka Mardar ciekawa jest, jak to u mnie wygląda, bo ona też bardzo dużo wysiała odmian arbuza i pozdrawiam koleżankę właśnie Mardar. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam na jej kanał, też ma bardzo dużo fajnych kwiatów i uprawia warzywa też. Jeżeli ktoś lubi taką tematykę, to zapraszam do niej. I tutaj one, które wychodzą oznaczone numerkami, to i tak potem mi się, wiecie, poplącze. Tutaj widać, zostały niewiele, ale żyją z tego pierwszego wysiewu kilka pomidorków. Tutaj ten seler, a troszkę on tutaj odchorował, ale żyje, myślę, mam nadzieję, że coś z niego będzie. I tutaj widać, jest chyba melon numer 17.
takie rzeczy. Tam w tych jeszcze krążkach torfowych są ogórki gruntowe, jeszcze nic nie wychodzi. Tam seler, tutaj też ogórek. Tutaj właśnie te arbuziki, nawet jeżeli by było tylko właśnie ta część, która sobie tutaj stoi, to jest fajnie, ok. I zaraz zasłonię tą część i przyjdziemy do kapusty, bo już fajnie kapusty powschodziły i sałata, którą wspólnie z Wami wysiewałam. Na chwilę się rozłączę. I już jesteśmy po drugiej stronie właśnie inspektora, żeby można było nagrać, to muszę wiadomo ściągnąć te szyby. I tutaj przede mną widać jest właśnie kapustne. I mamy tak, tu jest oznaczone brokuł. Bardzo ładne wschody są. One były pod folią nakryte, miały fajną wilgoć. Tutaj widać jest drobniejsze, jest to kalafior. Aż zanadto sadzonek. Może komuś po prostu oddam więcej, ale kapusty zechcę więcej posadzić. Kapusta późna. Tutaj też bardzo ładne wschody kapusty późnej i kapusta wczesna. To już tak widzicie wychodzi, ale myślę, że ona fajnie zejdzie. Z tej strony właśnie widać jeszcze te melony. Może było słabo widać z tamtej strony. Tutaj ogórki. Ogórki chyba właśnie gruntowe. Tutaj, a tam gdzieś po tamtej stronie są szklarniowe. Tutaj już widać ogórek. Jeszcze mam dwie palety ogórków w szklarni, ale to dzisiaj Wam nie będę nagrywać, bo tutaj już mi zaczyna ciapać. Szklarnia już ma dach, także myślę, że w którymś z kolejnych odcinków nagram Wam, co jest w szklarni. Wszystkie rośliny już wyniosłam. Tutaj mam jedną odmianę sałaty wysianą. Sałata krucha. Tutaj jest druga odmiana sałaty, Regina. Ta sałata troszkę taka biedna, bo ona była przykryta. I tam znajdują się kapusty. Zaraz czekajcie, przejdę bliżej. Tutaj również ogórki. I Wam pokażę. Dobra, czekajcie, bo sobie szybę odstawię na bok, bo mi pod nogami przeszkadza. I mamy tak. Tutaj mamy czerwoną kapustę. Czerwona, normalna, czyli taka głowiasta. Tutaj mamy coś też ładnego. Pekinka. Ładnie zeszła. O, tutaj się gdzieś rzuciła czerwona, ale niech będzie. I tutaj jest kolejna. Kapusta wczesna. Też ładnie. Kapusta wczesna. Chyba tam też jest kapusta. Wczesna, średnio wcześna tam była, dobra. I tutaj jest czerwona stożkowa kapusta. Tak wyglądają tutaj. Tam widać też ogórek wychodzi i zaraz już przykrywam, bo już zaczyna chlapać. Dzisiaj taki, że tak powiem, raport co u moich kochani rozsad. Mam już, że tak powiem, tyle rzeczy dla Was do nagrania, że nie wyrabiam po prostu, kochani. Ale cierpliwości, wszystko pomału Wam będę pokazywać i po prostu wstawiać i będziecie sobie mogli obejrzeć. I w tym momencie się żegnam. Pa!